renowację okien i stolarki okiennej, i również i krat w nawie głównej i również w zakrystii. Te pieniądze zostały wydane na ten właśnie cel. Ten kościół jest otwarty każdego dnia od 2016 roku. Codziennie odbywa się msza święta poranna. Parafia świętego Andrzeja Boboli w Kaczorach otrzymała na renowację okien 70 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Podczas remontu kościół parafialny przy ulicy Kościelnej był nieczynny. Teraz już msze są odprawiane regularnie. Ten zabytkowy kościół został wybudowany w 1912 roku na miejscu XVII-wiecznej świątyni. W 1653 roku drewniana budowla służyła najpierw katolikom, a później protestantom. Gdy ci ostatni zdecydowali się ją rozebrać, bo była zniszczona, wzniesiono obiekt sakralny z bardziej trwałego budulca. Sfinansowano go ze zbiórek parafian zarówno wyznania katolickiego, jak i protestanckiego. Dopiero po II wojnie światowej kościół został ostatecznie przekazany w ręce katolików.